Dzisiaj opowiemy Wam o kusie anglezowanym. Pomoże nam Ewa i Christian. W anglezowaniu chodzi o to, aby jeździec nie starał się sam unosić, tylko pozwolił się unosić. Pamiętajmy o tym, że powinniśmy unosić się tylko tyle, ile koń nas wybija, starając się wypychać biodra nieco w przód, aby nasza górna część ciała pozostała prosta. Dobrze. Nie możemy się pochylać do przodu, bo wtedy automatycznie nasza łydka cofa się do tyłu, a nasz tułów leci na szyję konia. Jeżeli wypchniemy łydkę za mocno do przodu, od razu padamy na tylny łeb. Nasza łydka musi być mocno skierowana do dołu. Tu koń ma łopatkę. Wiedza ta będzie nam potrzebna w kolejnym ujęciu, w którym pokażemy, jak anglezować na prawidłową nogę. Prawidłowo anglezujemy, jeśli przednia zewnętrzna noga konia, czyli ta od strony płotu, idzie w przód, wtedy my wstajemy. Patrzymy na ruszającą się łopatkę konia, nie wychylamy się, żeby zobaczyć kopyta. Aby zmienić nogę, musimy usiąść w siodło tak, aby podbiło nas dwa razy i na trzeci wstać. Ewa zademonstruje, jak to zrobić i zmieni nogę na złą. I teraz ponownie na dobrą. Jeśli podobał Ci się nasz dzisiejszy film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj. Do zobaczenia.